Witajcie kochani. Witamy się z makaronem. Z makaronem. Dzisiaj wtorek, akcja makaron. A że jest na promce, to weźmiemy... To weźmiemy dwa makaroniki, bo będzie dzisiaj spaghetti. Linia produkcyjna. Mhm. Kajusi. KW. Tak. Makaron z linii produkcyjnej Kajusi. I tutaj jest kawka, polecam. Ziarnista. Ta jest ziarnista. Dallmayr. Wszyscy chyba pamiętają, chyba najstarsza kawa w tym kraju. Odkąd tylko pamiętam, to była. Ale wiesz co, musimy któregoś razu sobie wziąć jakąś tak. Ziarnistą, bo mamy młynek, nie? To tak, mamy... ziarnistą. Młynek mamy. A wybór też jest duży, nie? Tak naprawdę. Tylko tu jakaś... No, tutaj też. Kaw jest póki co duży wybór, więc można korzystać, można testować. Wiesz co, ja bym ci, kochanie, powiedział, że ta kawa by była najlepsza. Zobacz. Mała kwasowość, intensywność duża. A ta znowu ma większą kwasowość. Możemy kiedyś spróbować, bo ta jest chyba do mleka, nie? Tak. Dzień dobry. O. I moglibyśmy nawet i tą wybrać. Ale którąś z tych. Bo Dallmayr... W Biedronce też jest duży wybór teraz tych kaw różnych, takich i ziarnistych, i takich właśnie... Nie, żeby się nie napalać właśnie. Zawsze, wiecie co, lubię wąchać aromat. A, no to ziarnista to nie ma porównania. Tutaj widzicie, jest, ja sobie też pamiętam. Och, kurczę, no, bardzo fajnie. A młynek mamy od Anetki. Tak. Anetko, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Anetkę, męża Anetki. A ta jest dobra, czy nie? Oro, ja właśnie jej nie lubię, dlatego że ona ma dużą kwasowość. Ja nie lubię kawy kwaśnej. Chociaż to też mówią, że wiecie co, że to jest też kwestia palenia tych ziaren, bo tak naprawdę kawy kwaśnej podobno nie ma. No. Ale podoba mi się fajna ta woseba, no. Jakaś inna. Nie widziałem tej wosebie jeszcze. Zmielona. Woseba też była kiedyś dobra. No, ale tutaj to polecam z czystym sumieniem. Dallmayr. Akurat ten, tyle ta lat. Zielona, tak? Ta zielona. No, bardzo fajna kawka. Kiedyś musimy, to może ją wpaść, ona jest na promce. Kiedyś ją sobie weźmiemy. No, kiedyś ją weźmiemy. Bo ja chyba nie piłam takiej. Bo wiem, że jest jeszcze niebieska. Tylko kurczę, muszę właśnie sprawdzić, która ma większą kwasowość. No. Bo jest jeszcze niebieska. Earl Grey jest. Herbatka. I ja bym był, wiesz co, żeby tej spróbować. To zobaczymy kiedyś, jak będzie na promce, bo ona jest spora, droga. To byłoby jakieś małe opakowanie właśnie. Małe opakowanie, żeby takiej dużej torby. No właśnie. To będzie problem. Bo to jest krema, prawda? No. To bardziej będzie pod mleczko. Aksamitne i delikatne. I ta. No tak, kwasowość ma niską. Interesująca kawa. No. Także fajnie, że są takie oznaczenia, nie? Jeżeli bardzo fajne, tak, bo klient kupuje i nie kupuje kota w worku. Aksamitna i delikatna. To jest także... mocniejsza, ale i wtedy kwasowość. Ale wiecie, tak jak Danusia mówi właśnie, żeby kupić mniejszą. No, tak, bo jak nie znamy... No. O, jaka stara kawa, pamiętacie? Albo można po prostu, wiesz co zrobić, Tomek? Kupimy sobie na razie, załóżmy taką, zmieloną już. No. Jeżeli będzie nam smakowała, to wtedy możemy kupić tą wielką torbę. Do mielenia. O właśnie. Nie? No to taką możemy zaryzykować. Też dużo lat, kilka lat piłem Chibo Family. Bardzo dobra kawa, ale w odczuciu ciężka. To jest taka ciężka kawa, taki beton. A ciekawe jak goryczkę ta? Ma fajną. Bo no to jest ta nowa. Ona jest dosyć mocna. No. Ma cztery te oznaczenia na sześć możliwych. I bo ty piłeś tą kawę od mamy. Chibo Exclusive. Tylko, że chyba nie ten rodzaj. Nie medium, nie. To była troszeczkę tamta inna. Była jakaś inna w takim metalowym opakowaniu, wiecie. W tej chwili zapomniałem, żeby wam doradzić, ale to wam w domu pokażę, w przebitce gdzieś tam, czy zdjęcie zrobię, no. Chibo Exclusive, ale w metalowym niebieskim opakowaniu. A ta jest coś z nowością. O, taką miałeś, zwykłą, całą niebieską. O tej mówię tutaj w środku, kochani. Tak. A ta jest jakaś inna. To jest original. Do parzenia tradycyjnego. Original. A ta jest medium roast. No. Ale możemy ją spróbować, bo pięknie pachnie ta Chibo. Chociaż Chibo to teraz podobno nie jest tylko kawa.
czyli bo można kupić buty, no tak, majtki, to już skarpetki. Od dawna są sklepy, no. No, pamiętam właśnie akurat z Płocka ten sklep. Lawatce to polecam, wiadomo, to numer jeden, tylko ja teraz jej nie mogę. Taka krema, nie? No, krema. Pomocy. Patrz, ale jest krema. Intensywność jest też spora. Spora. 8 tak. na 10. A ciekawe, jak, jeżeli chodzi o. Kwasowość, ale jeżeli to jest krema, to raczej nie powinna być. Nie powinna być kwaśna, no. Ale to też z małego opakowania kupić, spróbować i... Szkoda, że producent nie daje takich małych opakowań, wypróbuj. Ale wiesz co? Te krema to mają chyba taką inną tą, ten aromat. No może, może... Tak? Aha. No to spróbujemy. Ale ta pięknie pachnie. No, no Dahlmeier to jest naprawdę stara, dobra kawa. Ale się zajęliśmy kawami. Kawami, no. Dobrze, kochani, idziemy na zakupy, bo faktycznie nas trochę poniosło z tymi kawami. Forta to chyba wszyscy pamiętają tą kawę. No, dosyć mocna. Mnie po niej trochę głowa bolała. Ja była naprawdę nie piłam takich Fort, kaw, no. Wiecie, sypanych. No, Fort mocny. Wszystkie kawy są właściwie dobre. To jest wszystko kwestia gustu. Kto co lubi, jaką tą primę jeszcze nigdy nie piłem. To nie wiem, nie będę tutaj nic mówił, kłamał, że no, nie dobra. Graficzna bardzo przyjemna. No. Z Włochami mi się kojarzy, co prawda. No, w osobę, to kiedyś reklamował, wiesz kto? Ten pan, co śpiewa. Śpiewał, kobiety lubią brąz. Dzień dobry. A słońce o tym wie. Pan Ryszard Rynkowski. Pan Ryszard Rynkowski, tak, kiedyś on, reklamował w osobę. Tam dosyć niedaleko mieszka nas. Tak? O, to pozdrawiamy Panie Rysiu. Z zabrodnicą chyba. No, Panie Rysiu, jak nas Pan ogląda, takiego szaraczka z malutkiego tyci-tyci youtuberka, to... Dobra, kochani, my kończymy, bo faktycznie żeśmy... Nas poniosło troszeczkę. Poniosło, tak. Tak, poniosło nas, no. Rolnik. Ojej, El Grejek jest. Dobra, no to, no to my tu se skończymy w takim razie. I do zobaczenia później. Cześć kochani, właśnie wróciliśmy z zakupów, jest wcześnie rano, tak sobie pomyślałam, że chyba pójdę do Tomka, go trochę zaskoczymy. Witaj. Dzień dobry. Chciałam Cię złapać na gorącym uczynku. To jest gorący uczynek, proszę, złapałaś mnie w pracy, odpowiadam na komentarze. Witamy widzów naszych. A tutaj co się a dzieje? A tutaj tu jest huragan. To jest huragan, to jest kukulek, kochani. To jest kukulek. No, taki wtoreczek dzisiaj mamy. Co, muszę wziąć sobie poduszkę na krzesełko, bo ja to się zawsze przyklejam do tych krzeseł. No, no mam krótkie spodenki. No toś mnie przyłapała. Kurczę, no akurat odpowiadam. Będzie bura. Będzie dym. To gdzie ja tam wypisuję, to nie wiem. Oj, będzie dym. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Fajny paczuszka. Poranek środowy. Paczuszka przyszła, proszę bardzo. Do Danusi. I do Danusi. I co tam było? Danusia zamówiła sobie torbę taką na wyjazd. Nie miałam takiej dużej torby, właśnie no przyda mi się, taka wakacyjna, wiecie. Była w promocji. No bardzo fajna. W CIA właśnie. Kosztowała 45 zł. No i za 45 zł tyle radochy. Tak, tyle radochy. W środku Wam pokażę też. Tutaj to co tam zarwać... strzela, kochani, to popcorn. Tak, strzela do nas mikrofala. Bo zdejmę już ten to zabezpieczenie. I w środku też jest słodki Snoopy. O, tego to nie widziałem, naprawdę. Teraz widzę pierwszy raz. No i w ogóle jest bardzo pojemna, mega pojemna jest. Te papiery oczywiście wyrzucę. Oj, tutaj można coś... Jeszcze kieszoneczka taka, o. No elegancko. Jakieś drobne rzeczy, tak. Właśnie do pociągu będzie ale no, do pociągu fajna na wycieczkę weźmiemy. Na wczasy, nad morze. Pojedzie gruszą. Z nami. W czasy pod gruszą. No i taka, kochani, torebeczka. A my się no będziemy widzieć oczywiście ja w ogóle później. Ja lubię takie połączenie biało-czarne. Bardzo dobrze no się czuję. Nawet jak się ubieram, to lubię takie połączenie. Ja też. Czarno-białe. Też. No, takie właśnie nie lubię właśnie kontrasty stylu takiego, że jest wszystko w jednym kolorze. Jakoś tak nie lubię. Wolę też, żeby się coś wyróżniało. No, a ja wczoraj w ogóle zrobiłam przegląd szafy. Tomy, a teraz się witamy. Cześć. Teraz się witamy. Witamy, dzień dobry. Właśnie chciałam powiedzieć, że wczoraj robiłam przegląd szafy. Tomek potwierdzi, bo znalazłam różne ciuchy, których bardzo dawno nie nosiłam.
No i właśnie je poprzymierzałam. Wczoraj są dobre, także muszę je troszkę niektóre poprzerabiać i to zawsze cieszy, wiecie, że coś no, nowego, coś dawno nieznanego. I niektóre rzeczy są takie, że no, ja nawet nie wiedziałem, że Danusia ma takie w szafie. O szafie mowa, tam jest lekko uchylona. I już tam ktoś baraszkował w tej szafie. Ciekawe kto, prawda? Nie ja. No ja. No. Niektóre rzeczy naprawdę bez cukrowania, bez fałszywego zdania, naprawdę niektóre rzeczy Danusia ma takie, że jak ją zobaczyłem, to po prostu jeszcze mocniej serce zabiło. Ojejku, no już no, dobra. No. Bardzo ładne ciuszki, będę ją namawiał, żeby dopingował, żeby w nich chodziła. Bo niektóre są na co dzień, niektóre są takie, wiecie, kurczę, fajne takie. No. Można iść na każdą imprezę, na uroczystość, na imieniny. No, tak, no. No, niektóre są takie. A mnie się na przykład bardzo podobały. Ale to są takie rzeczy, to wam już bardziej Danusia opowie. Że tam się chodzi, nie chodzi się na co dzień, nie? No tak, na co dzień niekoniecznie. Bardziej gdzieś tam do biura albo na jakieś imprezy właśnie. No, no wiecie jak to jest. Nie zawsze, akurat mamy taką pracę, że ja nie wymagam, nie wymaga się ode mnie takiego stroju. Nie wymaga się, no. Dlatego te ubrania no, praktycznie przeleżały w szafie. Przeleżały w szafie, ale teraz nie będą leżeć w szafie. Myślisz? Coś weźmiemy nad morze jeszcze. Dobra. Ja też coś wezmę nad morze. No na pewno. Gadki. Tylko? A już żyjemy tą podróżą, słuchajcie, kurczę. Żyjemy, no. No, nie możemy ale się jeszcze, doczekać. Jeszcze parę dni. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę i będziemy się witać z nadmorza, ale będzie przeżycie po tylu latach. No. No. Dla ciebie tak. Ja co roku odwiedzam Gdynię. No, Danusia to co roku, a ja no od wielu, wielu lat nie byłem, także dla mnie będzie to niesamowite przeżycie. Pewno się ktoś będzie śmiał, że jak to mi to ktoś ostatnio napisał, że stary chłop i się wygłupia. Ojej, wygłupiam się. To było żałosne ten komentarz. To żałosne było i takich komentarzy to nie piszcie. Jak się komuś nie podoba, no to... No pewnie, to słuchajcie, no już tyle razy Tomek o tym mówił. Zresztą ja to potwierdzam, że jeżeli komuś coś nie pasuje, nie podobają się nasze vlogi, no to po prostu nie oglądać. Musi oglądać. Jest tyle mnóstwo materiałów innych, potąd kanałów, ciekawszych, mądrzejszych. A to, co się działo na ostatnim vlogu, to był totalny spontan. Ja po prostu lubimy się wygłupiać. Wzięłam Tomka telefon, podeszłam do niego i zaczęłam nagrywać. No, także podoba się nie oglądać, do widzenia. Totalny spontan. Słuchajcie, a poza tym my tacy jesteśmy na co dzień. My nikogo nie udajemy. My tacy jesteśmy. Mamy takie, a nie inne poczucie humoru. U nas w domu jest to samo. Gasimy kamery i w ogóle się nie różnimy. Ja właśnie wczoraj o tym mówiłem, Danusi. W ogóle się nie różnimy. Gasimy kamery i dalej jest to samo. Tak, a wiemy, że bywa tak, że po wyłączeniu tego magicznego przycisku ludzie zmieniają się o 180 stopni. No i na pewno wielu widzów doświadczyło, jak się nawet spotkali w realu, że spotkali się ze swoim ulubionym twórcą, inny jest w kamerze, no właśnie, a inny jest na żywo, po prostu w cztery oczy prywatnie. No, a my tacy sami. Tacy sami. Trochę zwariowani, trochę, jak trzeba to poważniej. Jak trzeba to poważniej, adekwatnie do sytuacji. Tak, tak. Dobrego, fajnego dnia wam życzymy, kochani. Będziemy się jeszcze ci widzieć, na pewno. Na pewno. Trzymajcie się i grzecznie. No, cześć. Cześć. Popołudniową porą. Witamy. No, praktycznie już nawet... Wieczorowo można by było powiedzieć. Wieczorowo można powiedzieć. Lampeczkę żeśmy sobie zapalili, miło jest. Na zewnątrz jest pochmurno. Mieliśmy wyjść na balkon z Danusią, ale nie wyszliśmy. Kochani, bo jest pochmurno, na tyle jest zimno dzisiaj u nas, nie chłodno, tylko zimno, że tak się nie da siedzieć. Tak się da tylko siedzieć na balkonie, no, ale wiecie co, ja nawet jak w domu teraz siedzimy, to mam zimne stopy, bez skarpet. Tak się obudziło. Jest po prostu chłodno. Takie chłodne lato mamy, można powiedzieć, nie w tym roku, ale chłodne. Ja się cieszę. Ja też, nie narzekam. No. Mogłoby tak być, bo to już mamy obgadaną temperaturę. Tutaj już ludzie wiedzą, nasi widzowie wiedzą, że nie należymy do osób, którzy lubią się wygrzewać na słońcu, leżeć nie, na plaży, wiecie. Ciepłolubni nie jesteśmy. Lubimy wszystkie pory roku, nie mówimy, że tej nie lubimy, tylko nie lubimy po prostu upału. Mm-hmm. No, a tak to w tej chwili jak jest... Właśnie to... taka pogoda nam pasuje. Bardzo, bardzo. Mamy dobre humory, dobrze się czujemy, fajnie się funkcjonuje. W temperaturze takiej 21-23 stopnie. W tej chwili nie ma u nas 21, bo sprawdzałem przed materiałem, jest 19 stopni. Tak, 19 u nas. No.
Także to, jeśli chodzi o temperaturę, jeśli chodzi o cały dzień, to nam bardzo fajnie zleciał. Oj, dzisiaj było, tak. No, było troszeczkę nerwowo. Na początku tak, no, ale ostatecznie wszystkie... Nasze sprawy się tak bardzo dobrze poukładały, że naprawdę mamy humor, jesteśmy pewni siebie, wszystkie te urzędowe sprawy nam się fajnie poukładały, czego i Wam życzymy, żeby Wam się też poukładało, bo na pewno chodzicie nam, jak to się mówi, do miasta, na różne inne sprawy takie urzędowe, o których się niekoniecznie musi mówić, bo to są takie niektóre sprawy poważniejsze do załatwienia. Nie, już nie mówię o biurokracji, tylko mówię o takich sprawach typowo biurowych, gdzie musicie coś załatwić urzędowo, państwowo. To Wam życzymy jak najbardziej, żebyście sobie pozałatwiali. Jak najbardziej. A jeszcze chciałam tak od siebie dwa słowa. Z Tomkiem przeżyliśmy jakąś chwilę już razem. Przeżyliśmy, można powiedzieć, taki hejt, niemiłe chwile, wiele takich nieprzyjemnych sytuacji. Nie było. Ale mimo wszystko, zobaczcie, jesteśmy razem. No, trzymamy się, kochamy się, szanujemy. To nas, można powiedzieć, jeszcze bardziej wzmocniło. Tak, jeszcze bardziej. No i jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, czego i Wam życzymy, kochani. Chcieliśmy Wam to powiedzieć, bo zawsze jakieś tematy nam zajmują głowę, poruszamy, bo to są takie najczęściej tematy z życia codziennego my tutaj poruszamy. Takie zwykłe, codzienne życie, codzienne... zmartwienia, radości, takie wiecie, no zwykli ludzie po prostu, pokazujemy część swojego życia, ale właśnie co jakiś czas Wam będziemy przypominać o tym, że i my z Danusią Wam życzymy takiej prawdziwej miłości, prawdziwego szacunku, nieudawanego przed kamerami, tak jak na pewno wiecie dobrze, że oglądając inne społecznościówki, czy tam Instagrama, Twittera, wszyscy są szczęśliwi. Uwierzcie mi, kochani, ja znam z reala i z internetu ludzi, którzy na zdjęciach byście zobaczyli, to wszyscy są szczęśliwi. Córka się świetnie uczy, syn studiuje, mąż jest wspaniały, a żona jest najcudowniejsza na świecie. A w rezultacie jest to zupełnie co innego. A my Wam właśnie życzymy takiej prawdziwej miłości, prawdziwego szacunku, kultury przede wszystkim w domach, bo w niektórych domach kultury nie ma absolutnie za grosz. Żeby ta kultura nie była tylko na pokaz, ale żebyście na co dzień się tak między sobą dogadywali, z szacunkiem odnosili, tak jak my z Danusią. Tak jak my, dokładnie. Wiemy, że to nie często się też zdarza tak naprawdę, bo ciężko jest znaleźć taką osobę, wiecie, która faktycznie będzie, z którą będziecie się świetnie rozumieć, będziecie mieć takie relacje przyjacielskie bardzo, do tego prawdziwa taka szczera miłość, uczucie takie, które faktycznie no, zdarza się rzadko, można powiedzieć. No bardzo rzadko, bardzo rzadko. Nam się udało po wielu takich życiowych zakrętach i Wam tego też życzymy. Szczerze, naprawdę, żebyście mieli tą codzienność taką, wiecie, niezależnie od tego, bo wiadomo, życie samo w sobie ciężkie, nie? Umieramy, kiedyś musimy odejść i tak dalej, czas pędzi, ale w tym całym pędzie, żebyście odnaleźli albo swoją drugą połówkę taką, że będziecie czuć, że to jest naprawdę ona, że to nie jest jakieś udawane, to nie jest jakaś młodzieńcza zabawa w miłość, albo chęć nie bycia samemu, bo też są tacy ludzie, którzy na siłę, no muszą kogoś mieć, bo zwariują za chwilę. To się zawsze źle kończy. Dlatego Wam z Danusią życzymy takiej prawdziwej, bezinteresownej miłości. Nie wiem, czy to nie jest mrzonka, co ja w tej chwili opowiadam, ale my najlepszym przykładem jesteśmy tego, że to nie jest mrzonka. Tak. Że można kogoś spotkać. No i właśnie w związku z tym chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie te bardzo miłe, serdeczne komentarze. Nawet nie wiecie, jak one są dla nas ważne. Cieszymy się, że widzicie to nasze szczęście, że to widać. Że, no tak oj, jest po prostu. To, co jest na vlogach, to jest w naszym prywatnym życiu, poza kamerą. Takie samo. Ja dlatego wyróżniłem kilka naszych widzów w komentarzach i wy widzieliście to na pewno, że zostaliście wyróżnieni, bo w tych komentarzach pisaliście to, tak jak na przykład Iris czy Ewa, że jakbyście z nami żyli, jakbyście tutaj byli naszymi sąsiadami, byli, widzieliście od początku zmiany, jakie zachodzą. Coś nieprawdopodobnego, jak my twórcy sobie nie zdajemy sprawy, jak widzowie nas potrafią bacznie obserwować i dostrzec tą... Bo są różnie tacy, o ktoś przyjdzie, ty się jest głupi, ty się jest brzydki, tam ty jesteś taki i owaki. Ale są tacy, którzy bacznie nas obserwują.
śledzą nas. Ja wczoraj nawet jeszcze sobie zadałem trochę trudu, czytałem stare komentarze sprzed roku nawet, a jeszcze dalej, bo już mój kanał z 20 lipca miał 2 lata istnienia, minęło. I widziałem właśnie, jak ludzie do mnie piszą i co piszą w tej chwili. Właściwie piszą bardzo podobnie. No, czyli piszą prawdę, taką miłą prawdę, którą się czyta. Mhm. Mnie co prawda wcześniej nie znaliście, nie mieliście okazji mnie poznać, ale uwierzcie, że ja też jestem innym człowiekiem. No. Odkąd w moim życiu jest Tomek, no to zmieniło się wszystko. Nawet dziadek ci powiedział, nie? Dziadek, no, tak. No, z Grecji. Ten z Grecji, z którym tak naprawdę kontaktu nie mam jakiegoś tam codziennego. Raz na kilka miesięcy, można powiedzieć. I ostatnio właśnie rozmawiałam też z nim na Messengerze. No i powiedział, że widać zmianę. I to wiecie, to jak Danusia powiedziała. Słuchajcie dokładnie, co Danusia mówiła, że raz na kilka miesięcy się z dziadkiem. Więc dziadek nawet nie wiedział o moim istnieniu. Mhm. I powiedział, że widać po niej, że jest szczęśliwa i zadowolona. I, tak, może jeszcze takie małe sprostowanie, bo to nie jest mój dziadek tak naprawdę, tylko... No, my tak mówimy. Kingi to jest dziadek. To jest dziadek Kingi, tak. My tak mówimy, że dziadek. No. Jeśli nas ogląda, to pozdrawiamy i do zobaczenia już niedługo. No troszkę się przesunęły nam te nasze... Mieliśmy wcześniej się spotkać, bo w wakacje, ale raczej w wakacje... do spotkania nie dojdzie, bo temu naszemu kochanemu dziadkowi troszeczkę życie teraz się posypało. No, pokrzyżowały się plany zdrowotne i tak dalej, ale mamy nadzieję, że się zobaczymy. Mam nadzieję, myślę, że we wrześniu. Chciałbym go poznać, bo dużo dobrego o nim słyszałem, bardzo mądry człowiek. A teraz przeżywa faktycznie takie bardzo przykre takie chwile. Osobiste sprawy, wiecie. No ale mamy tego. Także wracając do tego sedna naszego dzisiejszego vloga, to przede wszystkim tak, żeśmy mówili z Danusią, bardzo Wam dziękujemy ślicznie za te piękne komentarze. To jest dla Was, kochani. To jest dla Was. Dziękujemy z całego serca. Dziękujemy bardzo i Wam też życzymy. Przede wszystkim, tak jak Wam piszę w komentarzach, przede wszystkim pogody ducha, zdrówka. No i teraz jeszcze dodajemy takiej prawdziwej miłości, takiej prawdziwej przyjaźni, jeśli ktoś ma. Są ludzie, którzy nas oglądają, są sami na przykład. Też o nich pamiętam, co jakiś czas wspominam. To dziękujemy Wam, że jesteście z nami, że tutaj też były kilka takich komentarzy było, gdzie ktoś pisał ze stałych widzów, że ma po prostu dobry humor, jak nas ogląda. To wiecie, taki komentarz to jest dla mnie o wiele bardziej wartościowszy nawet niż suby. Pewnie, że tak. Bo sub dzisiaj jest, jutro go nie ma. Ale taki komentarz i takie widzę jest po prostu na wagę złota. Także Wam ślicznie, kochani, dziękujemy. Dziękujemy za każdy komentarz. Tak. Dobrego wieczorka, dobrego humorka. Tak jest. Dobrego zdrówka. No i widzimy się jutro. To, co my dziś nagrywamy, to jutro zobaczycie rano sobie. Także fajnego poranka, smacznej kawki albo obiadu, kiedykolwiek to będziecie oglądać. Ci, którzy są na wakacjach, też pozdrawiamy. I my też niedługo będziemy, dołączymy do tych, którzy są na wakacjach. No, niedługo. Chyba Tomek tak naprawdę bardziej przeżywa niż ja. No, ja to przeżywam cały czas. Ale fajnie, cieszę się, że mogę Cię tam zabrać i zobaczysz tą moją kochaną Gdynię. Zobaczę Gdynię, może też się zakocham w Gdyni, kto wie. Ale Tomek... No, w Gdyni. W Gdyni się. Tak. I będę się tak cieszył, że będę sprawdzał bilety w pociągu. Tak? Powiem, dzień dobry, to ja, Tomi 76. Dzisiaj pasażerowie jadą wszyscy za darmo. Mhm. No. Ups. Dobra. Koniec wygłupów. Smacznej kolacji, jak to oglądacie wieczorem. Jak rano, tak mówiłem, smacznej kawki. Dobrych wakacji, którzy są na wakacjach. Ci, którzy są w pracy i pracują, też im życzymy dobrej pracy. Ale tych wygłupów trochę też. Też trochę musi też być wygłupów, prawda? Pewnie, że tak. Nie można wszystkiego brać na poważnie. Na poważnie. No, ja się też dużo rzeczy nauczyłem, będąc przy Danusi, nowych rzeczy. Zresztą w ogóle człowiek się uczy całe życie. No. No i w ogóle chyba się uzupełniamy bardzo, prawda? Bardzo się uzupełniamy, tak. No. Tak. I tak. A teraz to nasze serduszko. I nasze serduszko teraz zamknie ten filmik. Tak, cyk. Cyk? Aha. Nie umiem. Juszka, ta...
Tak czekała dziewczynka. Tak czekała biedna, żeby się z nami pobawić. Tutaj przynosiła nam zabawki różnego rodzaju, swoje ulubione. My ją olewaliśmy, aż w końcu dziewczyna poszła spać. Aż poszła spać. Ale faktycznie, jak żeśmy nagrywali tego vlogaska dla was, to ona tutaj cały czas faktycznie była. No. Bo kukulek tu jest tutaj. Nas, tak. O, nas, śpi sobie. Ale Joszuleczka to tańcowała bidna. I tańcowała, i tańcowała. Nie mogła się doczekać. Nie mogła się doczekać. Padła. No. Dobra, tym razem naprawdę już trzymajcie się. Dobranoc. Dobranoc. Do jutra. Pa.